Znaczy, chcę powiedzieć, że na razie jestem zaskoczony, bo usłyszałem więcej dobrych słów niż krytycznych, a spodziewałem się, że proporcja będzie odwrotna. No i póki co prymat absolutnie numer jeden, jeśli chodzi o grono krytyków tej książki, wiedzie moja małżonka, to znaczy, muszę powiedzieć, nieobecna tu dzisiaj, która jest absolutnie krytyczna wobec tej książki, uważa, że no zrobiło rzecz straszną z perspektywy urzędnika państwowego, którym ona jest, uważa, że takich rzeczy się pisać nie powinno. No i tu się różnimy dość fundamentalnie z moją żoną. Z dwóch powodów, to znaczy ja rozumiem, że można przyjąć taki punkt widzenia, że się no właśnie o takich rzeczach pisze dopiero po wielu dziesięcioleciach. I pewnie ktoś taką książkę napisze, może nawet nie jedną o IPN-ie, gdzieś tam z perspektywy bardzo odległej czasowej. I to może być książka bardzo dobra, książka na pewno bardziej obiektywna, wyważona w stosunku do mojej. Natomiast ja uważam, że ta książka jest potrzebna. Ta książka jest potrzebna tu i teraz. I nie kryję, że potrzebna była mnie przede wszystkim, tak mówiąc nieskromnie, napisałem ją w dużym stopniu dla siebie, dlatego że miałem takie poczucie po katastrofie smoleńskiej i po tych wszystkich zmianach, że moja przygoda z IPN-em się kończy. Ostatecznie tak się nie stało i w jakiejś stopniu dalej jestem z Instytutem związany jako członek Rady, ale sobie pomyślałem, że po to właściwie na ukończeniu, tak, w momencie, kiedy mnie wybrano, ta książka była gdzieś gotowa w jakichś 2/3, może nawet ponad 2/3, że to nie jest powód, żeby się wycofać. Bo oczywiście też była taka myśl, że właściwie najlepiej byłoby tą książkę napisać z perspektywy kogoś, kto w ogóle już żadnego związku z IPN-em miał nie będzie, z nim się z rozumiałych względów poważnie liczyłem. Ale później uznałem, że trudno, że jednak chcę to powiedzieć, chcę zabrać głos w dyskusji na temat Instytutu, zwłaszcza, że z różnych kontaktów z różnymi ludźmi, to najlepiej to wychodzi w internecie, bo tam jest anonimowo, na blogu nic się nie ma zahamowań, więc tam piszę. Byłem wielokrotnie pytany o różne kwestie, z których miałem związek w Instytucie, różne wydarzenia, to mnie tam ktoś domagał się, jak miałem, prawda, jaką złowrogą rolę odegrałem na przykład w utrąceniu, prawda, kandydatury arcybiskupa Wielgusa, ktoś tam inny mnie o jeszcze coś innego podejrzewał, więc pomyślałem sobie, że to jest też sposób, żeby się po prostu wytłumaczyć, przedstawić swoje racje. Wiele osób miało do mnie pretensje o to, że się zachowałem nawet nielojalnie wobec prezesa Kurtyki w sprawie książki o Wałęsie, no więc przedstawiłem cały mój punkt widzenia w taki sposób, no powiedziałbym, no najbardziej obszerny, jak to jest możliwy, bo w artykule, czy tym bardziej wypowiedzi ustnej się tego nie da zrobić, więc zrobiłem to też dlatego, żeby się wytłumaczyć. No ale zrobiłem to też nie tylko z przyczyn osobistych. Uważam, że nie byłem w stanie oczywiście przewidzieć, że ta książka się ukaże w takim właśnie momencie jak teraz, ale chciałem też, nie kryję, zainicjować debatą nad przyszłością IPN-u. Oczywiście było już wiele takich debat, no, ale teraz jesteśmy jakby w nowym momencie. Za chwilę, mam nadzieję, będzie nowy prezes. I na tym się sprawa nie skończy, bo moim zdaniem po wyborach prawdopodobnie wróci sprawa nowelizacji ustawy o IPN-ie. No i chciałem też przedstawić swój punkt widzenia w tej sprawie wynikający z dziesięcioletnich doświadczeń. No i myślę, że to wzbudzi emocje, już pewne budzi, bo ja tam stawiam dość radykalnie pewne propozycje, które z oczywistych względów się wielu ludziom mogą nie spodobać, ale to zależało mi na tym, żeby o tym zacząć dyskutować nie tylko w wymiarze, czy X czy Y był agentem, bo jednak o tym też jest oczywiście w tej książce mowa, ale to została, czy ta sprawa przesłoniła wszystko inne, a ja, i to jest jedna z moich tez, które stawiam bardzo wyraźnie, uważam, że tą fazę mamy już szczęśliwie w dużej części za sobą, jeszcze nie zupełnie jej się pozbyliśmy, ale już w dużej części największe emocje moim zdaniem już minęły wokół tego, kto był, a kto nie był. Jeszcze pewnie się będą pojawiały, ale na mniejszą skalę. Natomiast istotniejsze jest, co dalej z tą tak naprawdę wielką instytucją, sporym budżetem. Czy ona jest dalej Polsce potrzebna, a jeśli tak, to co ona ma robić, czym ona się ma zajmować, bardziej, a czym mniej. No i o tym też jest właściwie ta książka, choć w wymiarze bardziej historycznym, bo ja tam mniej piszę o przyszłości, a bardziej o przeszłości, co zrozumiałe, ale na końcu mówię też trochę o przyszłości i myślę, że to też powinien być pewien wstęp do dyskusji. To tyle tytułem wstępu. Antoni mówił, panie profesorze, że chciał napisać tę książkę po to też, żeby wzbudzić jakieś emocje, głos do debaty, który ma nie być letni. Pana ona zachęca do takiej debaty nieletniej? Na pewnością, ale chciałem mówić o dwóch innych. Znaczy na marginesie tej książki, czy w związku z tą książką. Mniej więcej 2 lata temu
profesor Kurtyka na posiedzeniu kolegium IPN-u przedstawił plan obchodów dziesięciolecia Instytutu. I w planie tym było zbiorowe dzieło, chyba 3- czy 4-tomowe, Historia IPN-u. Każdy oddział pisze swoją historię, to się wszystko dodaje do siebie, a ktoś w sekretariacie prezesa prawdopodobnie pisze, albo sam prezes pisze rozdział o, czy część o centrali, czy w ogóle o IPN-ie. Należałem do tych, którzy gwałtownie zaprotestowali i ja zaproponowałem, żeby zamiast pisać zbiorowe dzieło, które będzie nieprawdopodobną cegłą nie do czytania, znaleźć jakiegoś dobrego dziennikarza, inteligentnego, pracowitego, który sam napisze historię IPN-u, bo opisywanie takiej instytucji, która ma krótką, ale bogatą historię w formie urzędowych sprawozdań jest po prostu totalnie bez sensu. No, nie znaleziono albo nawet nie szukano nikogo takiego, a sam się znalazł profesor Antoni Dudek i napisał właśnie taką historię, o jakiej myślałem, że tak to powinno mniej więcej wyglądać. Więc to jest taka moja pierwsza uwaga do tej książki. Dziękuję. Druga, czuję się trochę niezręcznie, ponieważ właściwie chyba pierwszy raz mi się zdarza, że jestem przedmiotem zainteresowania autora książki, o której w dodatku mam mówić coś. Więc no tyle mnie tu... No może być ciekawe. Tu tyle mnie usprawiedliwia z tego, że biorę udział w tym spotkaniu, że no nie jestem tam na czołowych miejscach, prawda, że najwięcej jest o Kurtyce, na drugim miejscu jest Kieres, a jestem tuż za Wittsteinem, więc jakoś tam się, no to oczywiście z indeksu nazwisk, prawda, wyliczyłem ile razy jest wzmiankowana dana osoba. No więc no to mnie jakoś tak ustawia, że trochę ośmiela mnie do mówienia o tej książce. Antoni dzisiaj już podsłuchiwał moją opinię. Zdradzę Państwu taką tajemnicę IPN-owską, że na czwartym piętrze w toalecie męskiej, jak są przerwy w posiedzeniu kolegium, a obecnie rady, to ci, którzy palą, chodzą tam na papierosa. No i było tak i dzisiaj. Wyszliśmy na papierosa z trzech palaczy, ale zawsze tam dołączają niepalący też, bo to jak palacze ciekawie rozmawiają. No i właśnie zeszło na książkę Antoniego, wszyscy ją szalenie chwalą, już bardzo ją chwalą, nagle otwierają się drzwi od toalety i wychodzi Antoni, który wszystko słyszał za tymi drzwiami. No więc moją opinię już znasz. No ale Państwo nie byli w tej toalecie, więc zapraszam. No więc wracając do tego mojego wstępnej wypowiedzi. To jest bardzo dobra książka, po prostu jest dobrze napisana i to jest w książkach najważniejsze. Bo temat może być miałki, bohater może być nijaki, ale jeżeli się dobrze napisze, to ze wszystkiego można wycisnąć coś interesującego. Więc książka jest dobrze napisana, widać, to jest naprawdę osobista historia, ale nie prywatna historia. Bo to jest IPN widziany przez autora, który był jednocześnie częścią tego IPN-u. Trochę mi zabrakło w niej, że tu jest za mało Dudka w tej książce. Za rzadko o sobie pisze. Czym się nie wiadomo, czym on się zajmował, co on knuł, z kim spiskował, z kim był przeciwko komu, gdzie tam, jakie były jego funkcje. No a w końcu ja myślę, że tak między Wittsteinem a Paczkowskim by się znalazło miejsce także dla Antoniego Dudka. No ale nie jest to jakiś poważny mankament. I oczywiście tak teraz, no właśnie, ponieważ jestem jednym z przedmiotów... 14 razy wymieniam swoje nazwisko. 14, no to mniej niż... No nie, mniej. No. Bo 25 minut, że ten Paczkowski, równo pani. A 25 minut. Więc oczywiście mam takie poczucie, że
że gdybym dostał tą książkę w maszynopisie z prośbą o uwagi, to pewnie bym coś podorzucał. Ale wydaje mi się, że dobrze zrobił Antoni, że nie rozdawał tej książki wszystkim, o których pisze, bo gdyby w ten sposób uzyskał dodatkowy materiał, to by się po prostu pogrążył i by to przestała być historia osobista, stałaby się właśnie czymś takim bardziej wypośrodkowanym. Pozytywem tej książki jest, mimo osobistego charakteru, jednak takie poczucie istnienia pewnego dystansu wobec przedmiotu jako całego. I wobec poszczególnych osób, w zasadzie nie ma tam spośród tych głównych dwóch bohaterów takiej wyraźnego, że jeden był czarny, drugi biały, jeden dobry, drugi zły, jeden mądry, drugi głupi. Potrafi to w jakiś sposób taki stosunkowo wyważony szacować te swoje poglądy, czy to, jakie przedstawił. No jest tam parę takich lekko szwarc charakterów w tej książce, ale w zasadzie po pierwsze nie tak dużo, po drugie właśnie jakichś takich drugoplanowych. Oczywiście można powiedzieć, pozbawia ją paru pazurów czy paru zębów, ale jednocześnie stwarza właśnie to poczucie pewnej swobody. To nie jest książka napastliwa, że ona jest napisana po to, żeby kogoś pogrążyć, żeby komuś zrobić krzywdę, mówiąc w sensie umownym. I trudno powiedzieć, że to jest zarzut. To jest taka moja uwaga, jedna z bardzo nielicznych, ale nie wszystkie będę mówił, o tej jednej chcę powiedzieć. To jest chyba lekko niedoceniony został wysiłek profesora Kieresa i jego pierwszej ekipy do fizycznego zbudowania Instytutu. To jest jakby za słabo przekazane. Być może nie było wystarczająco wymownego materiału źródłowego, żeby zwrócić uwagę na to, że wtedy, kiedy profesor Kieres składał przysięgę, to był chyba 30 czerwiec 2000 roku, to Instytut Pamięci Narodowej, a właściwie kolegium Instytutu, bo tylko ono istniało wówczas, mieściło się kątem w prokuraturze generalnej. Mając tam jakąś kanciapę po Głównej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w likwidacji. Wiadomo, naród był w likwidacji, czy Komisja była w likwidacji. Taka była pełna nazwa. A rok później Instytut dysponował 11 oddziałami, z których prawie każdy miał już, jeżeli nie swój budynek, to jakąś siedzibę, albo zaawansowane negocjacje z władzami lokalnymi o przyznanie tego budynku. Było gdzie archiwa, te dokumenty zacząć gromadzić, chociaż to jeszcze troszkę potrwało, zanim Kłobucka w Warszawie ruszyła i tak dalej, i tak dalej. To był okres, można z jakiegoś punktu widzenia powiedzieć, heroiczny Instytutu, chociaż bardzo prozaiczny jednocześnie. Bo nie chodziło tam o żadne wielkie idee, tylko po prostu o fizyczne zbudowanie tej instytucji, znaczy danie jej jakiś podstaw. Tak samo Antoni nie zwrócił uwagi, albo nie zwrócił wedle mnie należytej uwagi na proces werbunku do tej instytucji. To brzmiało strasznie. No tak, ale skąd się ci ludzie brali? Jak to wyglądało? Prawda? Przecież ten sztab, nawet ten średni i wyższy aktyw, jak tak można powiedzieć, był w ciągu tego roku skompletowany, a przecież wiele tych obsad to było rezultatem jakichś
uporczywych negocjacji i z władzami centralnymi partii, i z władzami lokalnymi, z wojewodami, marszałkami sejmików wojewódzkich i tak dalej, i tak dalej. Więc tego mi w tej książce zabrakło, chociaż sobie zdaję sprawę z tego, iż to by odebrało jej pewną dynamikę, bo to jest takie w sumie mało ciekawe, ale to, o czym mówiłem, trochę się rozgadałem, jakby poprawia obraz prezesa Kiresa i pierwszej ekipy, co do której ja też mam wiele zastrzeżeń, prawda? Popełniono kilka, przyjęto kilka założeń na początku, które do tej pory się ciągną za Instytutem, między innymi, jeżeli chodzi o udostępnianie dokumentów. Ja pamiętam, jak pierwszą czytelnię już na Towarowej uruchomiono i dla kolegium zorganizowano tam wycieczkę i w tej czytelni było 6 miejsc przy 3 stolikach. A naprzeciwko królowało wielkie biurko, za którym siedziała dyżurna archiwistka, która jakby no, nadzorowała to wszystko, co jest na tych stolikach. I dopiero no, potężna awantura, którą żeśmy z Andrzejem Friszkę zrobili, tak, to pisze, zmusiła do znalezienia rozwiązania. Ale to wynikało z pewnej koncepcji Instytutu i tego też mi zabrakło. Chociaż nie wiem, jak by się to dało opisać. Być może na podstawie rozmów z ojcami założycielami, czyli Januszem Pałubickim, profesorem Kuleszą, profesorem Rzeplińskim, którzy układali projekt ustawy. Ja byłem tam taką przystawką do pewnych tylko elementów, byłem proszony o wyrażenie swojej opinii, ale ja odnoszę wrażenie, to powstało zupełnie coś innego niż miało powstać. No. Ale tego właśnie w książce nie czuję się, że Instytut jakby poszedł, jakby nabrał własnego rozpędu. I poszedł nie w tą stronę, w jaką chcieli założyciele, a przede wszystkim Janusz Pałubicki, który był no, tym, który, nie wiem, czy on osobiście wymyślił, ale on był motorem do tego, żeby taki instytut powstał. Jego myśl była prosta, znaczy jego założenie było proste i właściwie ograniczone. Wyrwać dokumenty historyczne z łap służb specjalnych, które jako minister nadzorował zresztą, może dlatego. I uważał, że to jest główny cel powstania Instytutu. Żadne rozliczenia z przeszłością, żadne tam wielkie badania historyczne, nic takiego, po prostu, żeby służby nie miały nic wspólnego z archiwami. Żeby archiwa były w rękach cywilnych, instytucji niezależnej od rządu, niezależnej od ministra spraw wewnętrznych, czy kultury i dziedzictwa narodowego, obojętnie jak to wygląda. No a stało co się stało, to jest w tej chwili nie tylko 2200 osób zatrudnionych, ale przede wszystkim jest prawie 1000 wydanych pozycji książkowych, czasopisma, setki wystaw, no po prostu jakaś eksplozja, to absolutnie nie planowane. I wydaje mi się, że dobrze byłoby, jakby uświadomić czytelnikowi, podsumowując te 10 lat istnienia Instytutu, jak to się zaczynało. I to jest taka dobra nauka, że przyjmując, a ja przyjmuję, że tak jest, że Instytut jest dobrą instytucją, popełnia błędy, gafy i dużo ich popełnia, ale jest w sumie dobrą instytucją, że najlepsze instytucje rodzą się w taki sposób biologiczny czy botaniczny. Są małe, potem się rozrastają, jak jest wolna przestrzeń, to tam się konary wysyła, tu gdzie jest światło, tam jest więcej liści. Po prostu w sposób naturalny. I tak ten instytut się rozbudował. Prawda? To nie było zamierzone, że tak to ma być i dążono do osiągnięcia jakiegoś zaplanowanego przez architekta celu. Tylko to w znacznym stopniu powstawało na zasadzie możliwości pojawiających się pomysłów
ludzi, którzy przychodzili z jakąś koncepcją, mając jakieś wyobrażenie o tym, co jest ważne, no i pod wpływem otoczenia Instytutu, które jednak także wpływało. Piotr Zaremba też nie był dzisiaj w tym łazience, w IPN-ie. W związku z tym nie wiemy, choć mam blisko do swojej ręki. Blisko, no, ale ma swoją łazienkę. W związku z tym nie wiemy, czy mu się podoba, czy nie, bo tej łazience się wszystkim podobało, jak się okazuje. Prawdopodobnie wiedzieli, że Dudek jest za ścianą, to ja tak jestem przekonany. Inaczej by krytykowali. W związku z tym, Piotrze, niezależnie z twojej pozycji, z twojej łazienki, profesor Paczkowski narrację dorzucił taką i wad, i tych pochwał. Zacznijmy, albo zacznij, czy chcesz. Zacznę od takiej uwagi, że no, rzeczywiście nie ma mnie w spisie, w indeksie, a w mojej ostatniej książce o Jarosławie Kaczyńskim Antoni Dudek występuje i to wielokrotnie. Niestety nie zostałem, nie doczekałem się wzajemności, ale oczywiście to żart, bo być może po prostu za mało się i pewnie jako dziennikarz zajmowałem. Do druku coś dopiszemy. No właśnie, to może postaram się jakiś czas appendix, żeby tam jakoś mnie dowartościować. Ja powiem tak, wszedłem od razu w łagodną polemikę z profesorem Paczkowskim, bo mam takie wrażenie, że te pochwały no, niekoniecznie muszą książce dobrze zrobić, dlatego, bo z tego opisu pojawiła się taka wizja książki niesłychanie miękkiej, grzecznej, bardzo niekontrowersyjnej, gdzie właściwie nikogo specjalnie się nie dźga, a więc też pytanie, po co czytać, aż się przesadza troszeczkę, a tak nie jest jednak. I to nie jest tak, dlatego to jest pewien paradoks, bo znaczy, profesor Paczkowski ma rację i nie ma, bo ma rację w tym sensie, że Antoni Dudek jest takim trochę wzorem serw postawy centrysty w Polsce. No, uczestniczy też w debatach politycznych, społecznych, ale i we wszystkich tych dyskusjach historycznych, przecież gdzieś to się w pewnym momencie ociera o sprawy idei, o sprawy poglądów, racji. Bardzo często jest pośrodku, bardzo często jest w stanie przyznać jakąś rację obu stronom różnych sporów, czy szuka z tego jakiejś nowej jakości. No i prawdopodobnie tacy ludzie mają w tej chwili we współczesnej Polsce bardzo źle. To znaczy tak naprawdę oni najbardziej wszystkich wkurzają. Ja się o tym przekonuję, śledząc choćby internetowe rozmaite debaty. To znaczy internet pokazuje, że stopień okopania się rozmaitych obozów politycznych czy takich grup środowiskowych jest tak duży, że właściwie no, wystarczy lekko się różnić w jednej sprawie, a jeśli natychmiast przedmiotem niesłychanie ostrej agresji. Więc najłatwiej się wkupić w któryś z obozów i wejść z głową, rękami, nogami w jego rację, całkowicie się do niego upodobnić. I wtedy się ma święty spokój, bo wprawdzie inni atakują jeszcze ostrzej, no ale ma się też obrońców, tych, którzy są po twojej stronie. Natomiast Antoni Dudek też konsekwentnie tej postawy unika i mam wrażenie, że no to tego spokojnego, miłego człowieka czyni często przedmiotem jednak mimowolnych awantur. I ja myślę, że z tą książką trochę tak jednak będzie. To znaczy, jeśli Antoni Dudek wykazuje w wielu miejscach no, taką bardzo, bardzo, bardzo głęboką jednak hipokryzję i sprzeczności w rozmowaniu obozu antylustracyjnego z gazetą Wyborczą na czele, to myślę, że to są fragmenty jednak ostre, to nie są fragmenty ugrzecznione. Ale z kolei, kiedy polemizuje w kilku miejscach i wykazuje absurdalność rozmaitych tez i twierdzeń Antoniego Macierewicza, to też idzie w poprzek, też idzie pod prąd i też jakaś inna z kolei grupa, czy jakieś inne środowisko tego nie daruje, nie pomoże to, że w wielu sprawach jest z tymi ludźmi blisko, czy jest jakoś tam z nimi zgodny. Więc ja myślę, że ta książka jednak trafia w rozmaite czułe punkty. Rzeczywiście nie według jednej matrycy i to bardzo dobrze. To jest zresztą, znaczy tak sobie teoretycznie wyobrażam idealną rolę historyka, prawda? Historyk to jest ten człowiek, który powinien ponadprzeciętną ważyć rację, pokazywać różne punkty widzenia, pokazywać różne aspekty, obracać jeden przedmiot czy jedno wydarzenie na wszystkie strony i mówić wprawdzie tak, ale także i tak. Zwróćmy jeszcze uwagę na jakiś jeszcze inny aspekt, czy jeszcze inną okoliczność. I tak rzeczywiście
tu w dużej mierze jest, ale jednocześnie są te momenty, gdzie Antoni Dudek mówi dosyć, jednak to coś, co tutaj opisuje, jest absurdalne, głupie, straszne i potrafi to zrobić. Czasem to wymaga nawet pewnej odwagi, bo myślę, że na przykład no, sposób, w jaki opisywane są choćby werdykty polskich sądów i tam nawet sędziowie z nazwiska są rozmaici, no jakoś tam czołgani, tak umownie to po sobie powiedzmy, no jest jednak w Polsce pewnym ryzykiem. Wiemy, że to są środowiska niesłanie pamiętliwe i bardzo często nawet po latach można się jakiejś pośredniego odwetu z ich strony spodziewać, więc myślę, że to jest ogromna wartość tej książki. Myślę, że ona jednak nie jest książką człowieka, który nie ma odwagi wejść w zwadę, nie ma odwagi się skrzyżować z rzeczywistością szpady czy szabli. Natomiast oczywiście jest książką, która żadną poprawność polityczną, czy tą mainstreamową, czy tą antymainstreamową się do końca wpisać nie da, prawda? Myślę, że dla jednych jednak będzie szokiem, że po tych 20 przypadkach w sumie sporu, ale powiedzmy 10 czy 11 z punktu widzenia istnienia IPN-u, Antoni Dudek podtrzymuje zasadnicze racje dotyczące rozliczenia PRL-u i lustracji, no ale i to mocno brzmi, ale jeszcze dla innych portret Janusza Kurtyki, aczkolwiek jest on bardzo, bardzo ciekawy, zniuansowany i w sumie jednak jakoś życzliwy, no będzie jednak też szokiem, to znaczy to zwłaszcza z publiczną po śmierci profesora Kurtyki w katastrofie smoleńskiej, on się stał w jakiejś mierze, ja tego nie wyśmiewam zresztą absolutnie, rozumiem to, on się stał jakimś punktem odniesienia, on się stał w jakiejś mierze świętym, prawda? No więc opisywanie świętego w tej konwencji się jednak pokazuje również jego słabe punkty, polemizuje z nim, no jest oczywiście czymś, co może nieść ze sobą pewien koszt, prawda? I mówię, no nie wiem na ile to już w tej chwili jest, bo te debaty są już ożywione, ale myślę, że za tydzień, miesiąc, dwa, no Antoni Dudek będzie czytał sobie mnóstwo strasznych opinii, strasznych, jedni będą mówili, że zdradził, prawda, nie wiem, poszedł na służbę Platformy, jest konformistą, a inni z kolei będą mu wygrażali jako, prawda, IPN-owskiemu historykowi, co zresztą jest z samej książki, jak to wynika, no takim właściwie taką zbitką słowną. Prawda? IPN-owskich, czy historyk IPN, no to jest rodzaj inwektywy, prawda? I no, ponieważ jednak tutaj ten stopień utożsamienia z tą instytucją jest dość spory, jednak Antoni Dudek broni racji instytucji jako całości, prawda? Niezależnie od dużych konfliktów z kolejnymi prezesami. Myślę, że prezes Kieres też nie będzie zachwycony tą książką, ale on, mam wrażenie, że jego portret jest w sumie nawet bardziej krytyczny niż Janusza Kurtyki. Ale jest jednak obrona IPN-u jako pewnej wartości, prawda? Jako pewnego dobra. Natomiast ja nie powiem może, czego mi zabrakło w tej książce, tylko trochę może mi zabrakło, chociaż to jest jakoś rozparcelowane w różnych miejscach. Nie ma chyba takiego jednego miejsca, w którym się autor konsekwentnie tym poświęca, czy tym tematem zajmuje. Mnie trochę szukam tego i gdzieś to znajduję, ale właśnie chciałbym może wywołać wypowiedź samego autora. Mianowicie, no, jest takie zasadnicze pytanie, czy dwa pytania mi przychodzą do głowy. Jedno, na ile w ogóle historia może być przedmiotem kompromisu, a na ile ona jest jednak no właśnie skazana na to, żeby być właśnie samą areną walki ideowej, politycznej. Krótko mówiąc, na ile w ogóle IPN mógł być przedmiotem kompromisu, raz ze znaczną częścią społeczeństwa, która ma kompletnie inną wizję Polski Ludowej, komunizmu, PRL-u, a dwa, już jakby wewnątrz obozu solidarnościowego. No, przykład sporu Wałęsy jest jakimś takim modelowym dosyć przykładem. I to jest jakby jedno pytanie, a drugie, na ile ten konflikt i Platforma już w sensie takim czysto politycznym był nieuchronny, no bo ja mam wrażenie, że chwilami trochę za bardzo przeceniasz, Antku, takie, to znaczy formułujesz tezy, że dałoby się pewnych konfliktów uniknąć, gdyby nie coś, gdyby nie jakieś zachowanie, gdyby nie jakaś wypowiedź, i to na różne
po poziomach, prawda? Od samego początku, prawda? Profesor Kulesza, który zaczyna się zawierać ze Stefanem Michnika, no mówisz, prawda, niezręcznie, bo natychmiast Gazetę Wyborczą ustawiało na pozycji no, jeszcze bardziej ostro kontestującej IPN. Krótko mówiąc, na ile to była właśnie kwestia charakterów, na ile to była kwestia niezręczności, na ile to była kwestia, no bo oczywiście profesor Kultyka mógł nie pisać wstępu do książki Cęckiewicza i Tarczyka. Ja byłem tego samego zdania co ty, no to będę wtedy, to znaczy uważałem, że to był błąd, ale czy nie jest jednak tak, że IPN z natury swojej był skazany na konflikt z pewnymi środowiskami i no przykład najświeższy, prawda, jest nowy kandydat na prezesa, Łukasz Kamiński, i miesiąc miodowy Gazety Wyborczej z nim trwa jeden dzień, prawda, to znaczy Adam Leszczyński jednego dnia pisze komentarz witający go z uznaniem jako człowieka niepolitycznego, ale już dzisiaj mamy komentarz, który jest groźnym pomrukiem i prawdopodobnie te pomruki będą coraz mniej przyjemne, więc to by wskazywało na to, że jest jakiś strukturalny problem, prawda, że to nie jest tak, że oczywiście, że nie należy się pchać w niepotrzebne konflikty, należy być człowiekiem kompromisu, zwłaszcza osoba, która kieruje publiczną instytucją, powinna mieć taki temperament, ale że to gdzieś jakby budowane jest w logikę IPN. To takie pytanie właśnie, które do ciebie kieruje. Dość pojemne skądinąd oczywiście, więc pewnie jakoś na skrótowo to tylko się do tego odniesiesz. I mówię, to są pytania, które gdzieś w tej książce tyle nie odpowiadasz, a tyle nie odpowiadasz w wielu miejscach. I nie ma takiego, powiedziałbym, fundamentalnego może wstępu czy podsumowania, które by to jakoś tak w całości wykładało ten twój pogląd. Więc to taka moje takie małe pytanie czy wątpliwość niż krytyka. No to już zaręba mnie wyręczył, to cię bardzo proszę. On zadał kilkanaście pytań. Tak, tak. Dużo, ale wszystkich nie spamiętałem, ale zacznę od tego ostatniego. No nie, wydaje mi się, że ja to piszę w wielu miejscach, że w samą istotę IPN-u był wpisany konflikt. To jest zresztą jeden z zarzutów, który stawiam pierwszemu prezesowi, profesorowi Teresowi, który moim zdaniem do końca nie przyjmował do wiadomości, że właśnie stoi na czele instytucji, w której istotę jest wbudowany bardzo mocny konflikt i on musi stanąć po stronie tego konfliktu, jakąś zajęcie i stanowisko w tym konflikcie, bo jest prezesem no właśnie tego instytutu, który jest przedmiotem tego konfliktu. On tego unikał, podczas gdy jego następca przyjął diametralnie odmienną strategię. Nie tylko uważał, że konflikt jest oczywisty, się z nim zgadzam, tylko uważał, że trzeba po prostu stanąć no, na biegunowo ostrych pozycjach. I moim zdaniem tu jest to, opisuje w wielu przypadkach, robił rzeczy, które ten konflikt potęgowały, a nie musiał ich robić. Co nie znaczy, że tego konfliktu by nie było, gdyby ich nie robił. Oczywiście, że on by był. No. Wrogowie Instytutu, wrogowie IPN-u, ja to kiedyś mówiłem, taka dyskusja w Fundacji Batorego, że podobnie jak jest ze zwolennikami, ale o wrogach teraz powiem, czy przeciwnikach, no dzielą się na dwie grupy. To znaczy na przeciwników generalnie IPN-u w każdej postaci i na przeciwników IPN-u pod rządami konkretnego prezesa, w tym wypadku chodziło o Janusza Kurtykę. I to było bardzo wyraźnie widoczne, prawda? Ci drudzy krytykowali tego konkretnego prezesa za konkretne decyzje, natomiast instytucji samego sensu jej istnienia nie podważali. To jest właśnie stan, z którym będziemy mieli dalej do czynienia. Więc jak mówię, w działalność IPN-u jest wpisany konflikt, i on jest nieuchronny, ale mówię, jego natężenie może być różne. Moja diagnoza jest taka, że jego najostrzejsza faza już jest za nami. Że to oczywiście można dyskutować, czy to była lista Wittsteina, czy to była sprawa arcybiskupa Wielgusa, czy to była sprawa książki o Wałęsie. No kilka było takich dramatycznych momentów. Moim zdaniem ja na horyzoncie nie potrafię zdiagnozować konfliktu o równie silnym natężeniu, choć nie można go wykluczyć, który miałby się w przyszłości pojawić i nie kryję, że się z tego powodu bardzo cieszę, bo to znaczy, że te największe emocje się powoli wypalają. Oczywiście są tacy, którzy za 20 lat, jeśli IPN w ogóle będzie wtedy istniał, no bo dalej krytykować, bo dalej podtrzymać, to skopię, to być zlikwidowane. Natomiast mam wrażenie, że ten najgorszy, najtrudniejszy okres, który był zresztą nieuchronny, mamy za sobą i strasznie się tego powodu cieszę, ale też uznałem, że trzeba udokumentować ten okres, żeby tak łatwo niektórzy, bo w Polsce to często przychodzi, że niektórzy zapominają o tym, co kiedyś mówili, co kiedyś pisali, więc szereg takich wypowiedzi różnych osób starają się w tej książce udokumentować, żeby w razie czego było łatwiej je odnaleźć, jak ktoś kiedyś będzie twierdził, że on nigdy czegoś takiego nie mówił, bo znamy to, ten mechanizm. Natomiast jeszcze odniosę się do tego, co mówił profesor Paczkowski.
Znaczy, mam wrażenie, że o wielu z tych rzeczach, których Andrzej uważa, że nie ma w książce, ja jednak piszę, tylko że może zbyt skrótowo. No, sam rzeczywiście proces tworzenia Instytutu oczywiście był ogromnym wyzwaniem, ale chcę ci powiedzieć, że to, co prezes Kurtyka na tym spotkaniu, na kolejku zapowiadał, zostało w dużym stopniu zrealizowane i gdzieś tam, w którejś z szaf obecnego prezesa albo kogoś z jego podwładnych jest dobrze ponad 1000 stron materiałów, które sporządziły oddziały. To jest historia wszystkich oddziałów i wszystkich biur. Zresztą to nie jest tylko w tajnej, w jednej szafie. Ja postulowałem, żeby to na płycie skopiować i rozesłać, żeby wszyscy właściwie, taka wewnętrzna historia, mieli dostęp. No to byłem kategorycznie przeciwny wydaniu tego i o dziwo udało się. Zresztą część Państwa wie, dlaczego już nic nie udaje wydawać, ale generalnie aż się tego w ogóle nie próbowano wydać, bo to się nie nadawało do wydania. Ale istnieje taka wewnętrzna historia instytutów w podziale na biura, w centrali, na wszystkie oddziały, ma moim zdaniem ponad 1000 stron. W druku pewnie miałaby 1500, zwłaszcza takim jak ta książka. No i to jest moim zdaniem niestrane, że to jest materiał, ja z niego częściowo korzystałem w pewnych fragmentach i tam między innymi ten proces budowania, pozyskiwania budynków i tak dalej, wszystko jest tam z mozołem opisane, ale obawiam się, że tak zwany przeciętny czytelnik, zwłaszcza poza Instytutu, no po prostu skonałby. Wcześniej Robert Krasowski, wydawca, mnie zadusił, gdyby mu takie rzeczy przyniósł, prawda, o tym, jak to tam pozyskiwano budynek w takim mieście, a później w takim. Tutaj, prawda, trzeba było to zrobić, w tamtym tamto, tu zalało, tam się coś przewróciło. To Państwo rozumieją, że to nie jest coś, co by czytelnika specjalnie frapowało, poza oczywiście tym, który to pisał i może jeszcze dwoma osobami tam z tego oddziału. To już jestem złośliwy, ale no, to nie są rzeczy, które się nadają do sprzedawania masowemu odbiorcy. W związku z tym ja rzeczywiście o wielu rzeczach piszę bardzo powierzchownie, o wielu rzeczach też celowo nie piszę. To muszę powiedzieć jasno. O wielu rzeczach nie piszę, dlatego że no, mam coś w rodzaju wewnętrznej autocenzury, to nie kryję tego. A zależało mi jednak na tym, żeby, bo w tej książce jest wiele i zapewne to tutaj Piotr Zaremba niestety ma rację, wiele wątków tej książki będzie przeciwko Instytutowi wykorzystane, ale nie jest też tak, że ja nikomu tego nie dałem do przeczytania, to przyznaję. Dałem to kilku osobom, choć właściwie chyba nikt nie przeczytał w całości. Może poza jedną osobą, tylko w części to wynikało z różnych techniki, ale gdzie każdemu zadawałem takie pytanie, to przeczytał, czy jego zdaniem ta książka jest szkodliwa dla Instytutu. I ponieważ właściwie nikt mi nie powiedział, z wyjątkiem mojej żony, ale już mówiłem, że ona z innych pozycji, że to jest szkodliwa książka, to też to mnie umacniało w przekonaniu, że to trzeba pisać. Natomiast oczywiście jest wiele wątków, które pominąłem z bardzo różnych powodów. Właśnie dlatego, żeby nie dostarczać jeszcze dodatkowych argumentów przeciwnikom Instytutu. I w tym sensie tutaj Piotr Zaremba ma rację, kiedy mówi, że ja się z tą instytucją bardzo utożsamiam, bo rzeczywiście tak jest. Nie wiem, co mi się jeszcze w życiu przydarzy, ale to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jaka mi się przydarzyła w życiu, to znaczy związek z IPN-em. I chcę też powiedzieć, to już kończąc to wejście, do samego początku, wspomniałeś o Januszu Pałubickim. No więc z tych ojców założycieli IPN-u, właśnie z Januszem Pałubickim, odbyłem najdłuższą rozmowę na potrzeby tej książki. W bardzo niewielkim zakresie ją wykorzystuję, bo Janusz Pałubicki był bardzo oszczędny, chociaż rozmowa trwała długo, to opowiadał mi rzeczy, które albo się do wykorzystania w książce nie nadawały, bo nie były specjalnie związane z tematem książki, tylko nieustannie wpadał w jakieś dygresje, albo te, które mi mówił, były no, nie były specjalnie ciekawe. Ale jedna rzecz była bardzo ważna i to akurat nie zdradzę żadnej tajemnicy, bo on to już publicznie parokrotnie mówił. Nawet wcześniej miałem jakiś kontakt, bardzo wyraźnie powtórzył i to cytuję, że rzeczywiście to zupełnie poszło w zupełnie innym kierunku, niż on sobie wyobrażał. I to na dwóch poziomach. Na jednym to może tego nie wyakcentowałem za bardzo, bo już nie chciałem Leonowi Kieresowi jeszcze tej kolejnej szpili. Ale muszę powiedzieć, że jak Janusz Pałubicki jest takim człowiekiem raczej bardzo takim cicho mówiącym i takim raczej, to powiedziałbym, zamkniętym, to muszę powiedzieć, że jeden moment, kiedy po prostu dosłownie aż dygotał i się darł, no może darł mnie, ale krzyczał, to był moment, kiedy mówił, że ja dałem temu prezesowi taką władzę, specjalnie walczyłem, żeby ta władza była taka wielka, żeby on mógł tym służbom się przeciwstawić. Przez myśl mi nie przeszło, że może no później na czele Instytutu stanąć ktoś taki jak Leon Kiercz. Ja już Państwu nie będę uzasadniał dlaczego, to było strasznie.
Zdechnąć się uspokoił, on czegoś z siebie wyrzucił. I to był jeden moment. A drugi, no to właśnie to, że to poszło nie tak, jak on widział. Dlaczego? Bo dla Janusza Pałubickiego to, co powiedział profesor Paczkowski, zabrać te papiery służbą, to była pierwsza część. Ale druga część to oddać ofiarom. Znaczy, dla niego absolutnie fundamentalnym i właściwie głównym zadaniem IPN-u było udostępnienie materiałów służb specjalnych ofiarom inwigilacji prześladowej, przy okazji oczywiście zdemaskowanie agentury, prawda, osób, które były konfidentami bezpieki. A cała reszta, jakieś piony edukacyjne, jacyś naukowcy, nawet powiedziałbym prokuratorzy, to może tu bardziej, ale to wszystko było gdzieś tam dla niego zupełnie w tle. To go zdecydowanie mnie interesowało. No i rzeczywiście on mówi, no to poszło kompletnie nie w tym kierunku, ale kiedy go zapytałem, czy uważa, że źle, to powiedział, że była taka jednoznaczna. To znaczy on był z jednej strony zmartwiony, że to nie poszło zgodnie z jego planem, ale z drugiej strony miałem wrażenie, że jednak jakoś mu się to podoba, to znaczy, że woli, zresztą ciekawe, jak zareaguje na moją książkę, że woli, że ten IPN nawet tak nie do końca realizując jego wizję doszedł i jest, prawda, niż jakby go miało nie być. To taka była konkluzja mojej z nim rozmowy, jak mówię, dość długiej i momentami interesującej. Nie mogę jej powtarzać, bo on nieustannie wchodził w dygresję i opowiadał mi różne inne historie. Czy IPN uda się uratować w takiej chociażby formie, jak jest teraz? Nie jest przecież tajemnicą, że w wielu środowiskach, to bardzo poważnych, mówi się o tym, że IPN jest niepotrzebny, trzeba to skasować. Od Kwaśniewskiego do Tuska są właśnie te rozmowy. No, nie znam takich rozmów pomiędzy Kwaśniewskim a Tuskiem, więc... Odchodź do Tuska, nie pomiędzy nim. Aha, w takim przedziale. No, jeżeli chodzi o Kwaśniewskiego, to jest oczywiście od samego początku przygotował pierwszą ustawę o IPN-ie i środowisko, które reprezentuje, czy na którego czele częściowo przynajmniej stoi, jest konsekwentny, to trzeba przyznać. Choć tu przypomniano, że był w IPN, nawet jest zdjęcie. Tak, to była znacząca ta jego wizyta, bo to było z okazji rocznicy stanu wojennego. I on tam, no, to przemówienie, które wygłosił, było takie, no, nie solidarnościowe, ale o złym stanie było, no, po części zgodne z miejscem, w którym to przemówienie wygłaszał. Niemniej, nie wiem, jakie później były jego opinie na temat samego IPN-u. Mogę powiedzieć tyle, że to jest też jedna z zasług profesora Kieresa, który potrafił bardzo trudny dla IPN-u okresie, jednak tak manewrować, wykazał się dosyć sporymi talentami dyplomatycznymi, że SLD nie odważyło się wprost, że tak powiem, no, wyprowadzić uderzenia. Tam jacyś pomniejsi atakowali, podgryzali, w tym publicyści oczywiście i tak dalej. No, swoją drogą to można powiedzieć, z tego punktu widzenia profesor Kieres miał szczęście, że wybuchła sprawa Jedwabnego, bo ona, że tak powiem, rozpięła parasol nad instytutem i to no, w pewnym stopniu, czy w jakimś znaczeniu międzynarodowym, i było trudno wtedy zaatakować tą instytucję. Trochę czasu minęło. Ta koalicja przestała rządzić i jakby sprawa zeszła w porządku dziennego. Oczywiście nie ma wiecznych instytucji, prawda? I oczywiście to, no, niemalże w zasadzie od początku istnienia IPN-u toczą się niegłośne, ale uporczywe debaty, co będzie dalej, prawda? Czym ma się zajmować instytut za 15, za 20, za 25 lat. Czy jest potrzebna instytucja archiwalno-badawcza i nauczycielska, bo przecież to jest jeden z poważniejszych obszarów działań Instytutu, skoro istnieje wiele instytucji wypełniających te funkcje. Są archiwa państwowe, są uniwersytety, Instytuty Polskiej Akademii Nauk,
jest Ministerstwo w Edukacji, są szkoły różnego rodzaju i w zasadzie no nie jest, można przyjąć, że istnienie tego rodzaju instytucji nie jest konieczne, ale skoro coś powstało, to ja sądzę, że ma taką naturalną tendencję do wkorzeniania się, okopywania i trwania. I według mnie główny problem, przynajmniej na najbliższe, nie wiem, 10 czy 15 lat, to jest to, czy instytut będzie w odpowiedni sposób, jako całość, reagował na to otoczenie, na inne instytucje wykonujące podobne funkcje. Czy będzie, jak powiem, uczestniczył w tworzeniu jakiejś synergii edukacyjnej, archiwalnej, czy też będzie taką izolowaną wyspą, co według mnie mogłoby mu właśnie zagrozić, bo taką izolowaną wyspę łatwiej zaatakować, podkopać, a nawet zatopić. Więc natomiast no ja przy takich pytaniach zwykle odpowiadać, że jestem historykiem, a nie futurologiem. I interesuje mnie to, co było, a nie to, co będzie. Nie mam po prostu wyobraźni na przyszłość. Właśnie, Ja jako opinia w mediach teraz będzie przeważała. Argumentem za tym, że będzie się coś złego działo, jest oczywiście najbardziej prawdopodobny kształt przyszłej koalicji rządzącej Polską po wyborach, bo wiele wskazuje na to, chociaż nie jest to w 100% moim zdaniem przesądzone, ale wiele wskazuje na to, że będzie to koalicja Platformy z SLD i zapewne no nie jest to oczywiście ten układ polityczny, który będzie dla IPN najszczęśliwszy. Nie sądzę, żeby IPN został zlikwidowany, skoro nie został zlikwidowany w momencie przewagi. Tu pan profesor przypomniał właśnie ten kontekst, prawda? No, Kieres zaczynał właściwie, czy prawie zaczynał, bo tam był jeszcze moment AWS-owski, ale bardzo krótki, prawda? Ale większa część jego działalności to są rządy SLD, więc nie przypuszczam, żeby został zlikwidowany. Natomiast możemy się spodziewać konfliktów, możemy się spodziewać jakiegoś próby ograniczania działalności, choćby no, poprzez najprostszą metodę, czyli ograniczanie finansowania, co znakomicie pozwoli, czemu może sprzyjać no, atmosfera permanentnego kryzysu finansów publicznych, która być może nas przynajmniej w pierwszych latach tej hipotetycznej nowej koalicji czekać. Z kolei argumentem przeciwko temu jest oczywiście, i tu ja się z Antkiem zgadzam, że no niewątpliwie chyba te takie najpotężniejsze konflikty mamy już za sobą. Waga rozmaitych odkryć, opracowań, właśnie ujawnionych dokumentów będzie już mniejsza chyba, no, jeśli nie pojawią się jakieś zupełnie nieprzewidywane rzeczy. Ja nie wiem na przykład, czy jest możliwość jeszcze w tej chwili znalezienia jakiegoś sensacyjnego dokumentu, którym gdzieś się zapodział na przykład, prawda? No i no, jeśli jest, to oczywiście może jeszcze się coś takiego zdarzyć, natomiast no, na razie raczej możemy się spodziewać tego, że emocje związane z przeszłością będą opadać, a nie zwiększać się. Choć muszę państwu powiedzieć, że to nie jest tak, że wszystkie te konflikty były wyłącznie tylko spowodowane ich merytoryczną treścią. Ja pamiętam, że z pewnym zdziwieniem obserwowaliśmy, jak stosunkowo łagodnej reakcji sfer rządowych, ja nie mówię teraz o Gazecie Wyborczej, o publicystach, o autorach, ale stosunkowo łagodnej reakcji sfer rządowych na historię, na pojawienie się książki Cęckiewicza Gontarczyka, towarzyszyła później znacznie ostrzejsza reakcja na książkę Pawła Zyzaka, no, który poza tym, że coś tam robił w krakowskim IPN-ie, właściwie nie reprezentował przez tej instytucji, pisząc tę książkę. I pewien mądry polityk Platformy, który jakoś tam jest ze mną zaprzyjaźniony, powiedział mi mniej więcej, nie wiem, czy to prawda, ale powiedział mi to, no, że tak naprawdę wywołano tę awanturę wyłącznie po to, żeby coś tam innego przyćmić, czy żeby jakiś inny niewygodny dla rządu fakt się nie pojawił, więc nie zrobiono tego dlatego, że tu rzeczywiście się strasznie zdenerwował losem WS-a, a z zimną, z premedytacją do czegoś to wykorzystano. Więc oczywiście takich sytuacji ja nie wykluczam, natomiast no, nie przypuszczam, żeby IPN został zlikwidowany. Przypuszczam, że będzie miał oczywiście trudności. I rzeczywiście, no,
profesor Paszkowski zadał słuszne pytanie o to też oczywiście, no jak za 10 czy 20 lat, jak się będzie tłumaczyło jego działalność, aczkolwiek, no powiem tak, no pewne rzeczy IPN zaczyna robić dopiero teraz, prawda, no jeśli chodzi na przykład o politykę wydawniczą, ja z bardzo dużą przyjemnością obserwuję wydawnictwa dotyczące, nie wiem, PPS-u, PSL-u, to się pojawiło właśnie teraz, a było pewną zaległością, prawda, więc widać na przykład, że jeśli chodzi o pewien typ tematyki, nowe obszary, których wcześniej po prostu nikt nie miał czasu nawet, a czasem to wynika od braku czasu, czasem i z pewnego, powiedziałbym, większego zainteresowania, czy większego emocjonalnego zaangażowania na rzecz, prawda, pewnych tematów, no, że to te zaległości są teraz jakoś nadrabiane, więc w tym sensie, no, pewnie dla historyków tematów, przedmiotów badań, to starczy na następne 50 lat, tylko oczywiście, no, tu się pojawia pytanie, na ile to jest oczywiście, na ile oni nie są przywilejowani w stosunku do innych historyków i tak dalej, to się będzie pewnie gdzieś będzie to powracać, bo to jest temat, który oczywiście jest jakimś pytaniem, prawda? Aczkolwiek też, no, chyba te konflikty też już troszeczkę złagodniały, nie są tak strasznie ostre, jak były parę lat temu. Takie mam wrażenie. Pytanie o przyszłość IPN-u to jest pytanie o to, czy będzie druga część książki Antoniego za 10 lat, to... Nie, to ja od razu to odpowiem. Nie, ja już na pewno nie napiszę. Powiem dlaczego. Z prostego powodu, to znaczy ja jestem teraz w takim dziwnym położeniu, że właściwie już jestem poza instytutem, ale jestem w Radzie Nadzorczej, prawda? Czyli teraz ponoszę odpowiedzialność, czy współodpowiedzialność za przyszłość instytutu w wymiarze no, pewnej strategii, pewnego kierunku. Natomiast oceniałbym się już w tym momencie do końca sam. Znaczy, tu też Cię trochę oceniam, ale tak naprawdę zwróćcie Państwo uwagę, jak ja pełnię w instytucie funkcję naczelnika Wydziału Badań Naukowych, a później doradcy prezesa. Ale właściwie tak naprawdę ja pierwszą fazę odejścia z instytutu dokonałem w 2006 roku, kiedy zostałem doradcą prezesa, dlatego że stanowisko doradcy jest już taką najluźniejszą formą związku z instytucją. To jeszcze ciągle jest pracownik, ale działający na szczególnych zasadach, prawda? Ja się zacząłem od tego oddalać i w moim przekonaniu to przyszłą historię instytutu powinien napisać albo ktoś, kto tkwi w środku, tak jak ja tkwiłem przez pierwsze 5 lat bardzo głęboko, przez następne 5 trochę mniej głęboko, albo ktoś, kto napisałem też we wstępie, zupełnie nigdy z tą instytucją nie powinien mieć wspólnego. Także tak jak mogę zapowiedzieć, że niektóre inne moje książki, czy to historia polityczna Polski, czy też być może reglamentowana rewolucja, będą miały swój ciąg dalszy, to na pewno ta książka ciągu dalszego mieć nie będzie. To już jest kropka. Prawda? Ale dzisiaj rozmawiamy o tej książce, która co dopiero ukazała się od kilku dni, jest w sprzedaży. To jest taki moment teraz w naszych spotkaniach na chłodnej, którą chcieliśmy zaproponować Państwu do pytania do autora, ale może do profesora, albo i redaktora też, ale autora tej nowej książki, potem Czerwone Czarne, Instytut Historii Instytutu IPN-u. Bardzo Państwa zapraszam, ktoś ma ochotę, to pewnie się trzeba pytać. Dwie sprawy. Po pierwsze, ta kluczowa rola wyjęcia archiwów i kto i dlaczego, skąd to się wzięło, skąd się wziął ten postulat. A druga sprawa to ta dziwna wolta środowisk, czołowych środowisk przeciwnych ujawnianiu dokumentów ubeckich. To odpowiedź na pierwsze pytanie jest bardzo prosta, trochę o tym piszę, że za mało wyraźnie w książce. Ja konkretnie personalizując, Janusz Pałkowicki, kropka. To ten człowiek miał w sobie głębokie przekonanie, że jedynym sposobem pokazania tych dokumentów ofiarom, bo to go tylko interesowało, powtórzę, tym cieszę, chyba nie było jak to mówiłem, jest zabranie tego służbom, ponieważ służby, i to w pełni podzielam jego diagnozę, ostatnią rzeczą, jaką były zainteresowane, to żeby stracić ekskluzywny dostęp na monopol, prawda, dostęp do tych papierów. Więc tak naprawdę determinacji Pałupickiego, moim zdaniem, zawdzięczamy to, że on to przeforsował najpierw w AWS-ie, a później przekonał do tego Unię Wolności. Teraz pytanie o to środowisko. Znaczy ono się, moim zdaniem, podzieliło. To nie jest tak, że tam wszyscy zawsze mówili tak samo. Kadeta wyborcza, trzeba jej oddać jedną, a absolutnie konsekwentnie od samego początku przeciw. Ale już na przykład taki polityk Unii Wolności utożsamiany z Gazetą Wyborczą jak Jan Lityński zmienił, nie wiem czy zmienił, w razie popierał utworzenie instytutu, ponieważ uważał, tak jak Pałubicki, że ofiary mają prawo zajrzeć do swoich teczek. Ale zwróćcie Państwo uwagę, tu miała być kropka. A nie, że jacyś historycy, a ty nie daj Bóg jeszcze później dziennikarze, zaczną w tych papierach grzebać, prawda, oglądać, opisywać, to już było coś, co nie było tak naprawdę częścią tego pierwotnego projektu, co się pojawiło, moim zdaniem, później, w trakcie już prac
w parlamencie. Natomiast tak naprawdę skala tego objawiła się dopiero po roku 2000, jak ten organizm zaczął funkcjonować. I tu się tak stało za sprawą człowieka, który wszedł przed chwilą do tego pomieszczenia, którego witam, Pawła Machcewicza, który ściągnął moim zdaniem do Instytutu najlepszych historyków młodego pokolenia, którzy wtedy byli, którzy się rzucili na te archiwa. Przy czym najpierw nie rzucili się na archiwa, tylko rzucili się na kolejne ściany, które oddzielały tych historyków od tych archiwów. Po prostu. I to w książce opisuje, znaczy tą permanentną walkę o to, żeby najpierw w ogóle dać coś tym historykom. Później, kiedy się okazało, że większość tych materiałów jest tajna, żeby zacząć je jakoś odtajniać, prawda? A później się pojawił postulat jeszcze dalej idący, który tu nie kryje nieskromnie, ja najbardziej forsowałem, tu sobie wypinam pierwszy do orderów, walkę, żeby to dać medium. Ja to piszę uczciwie w książce. Ja zdawałem sobie sprawę z wszelkich możliwych nadużyć, natomiast uważałem, że presja na historyków, których ja przecież wyrastam z tego środowiska, ja tych ludzi w znacznej części znam. Presja, żeby nie pisali o sprawach niewygodnych, żeby nie poruszali kwestii dotyczących bardzo ważnych postaci, była tak ogromna, że ja byłem głęboko przekonany, że jeżeli historycy zostaną pozostawieni sami sobie, no to po prostu to będzie temat tabu absolutny. I tylko bez użycia dziennikarza jako pewnego tarana, który to przebije, to się nie uda. I to się udało tak naprawdę w roku 2004, to jest kazus Niezabitowskiej i konsekwencji. Otóż to mniej więcej tak wyglądało. To mniej więcej tak wyglądało. I to tyle mogę odpowiedzieć w największym skrócie. Natomiast proszę nie traktować środowiska Unii Wolności, szeroko rozumianej, w tej konkretnej sprawie jako jednolitego. Ono się bardzo głęboko, moim zdaniem, podzieliło. I do dziś się dzieli, to zdaje się jest dziś, do dziś temat jednej z pretensji wzajemnych, bo wyście poparli to te potworne, a drudzy mówią, no może poparliśmy, ale to się wymknęło spod kontroli, ale ogólnie kierunek był dobry. Znaczy, jest taki tytuł artykułu Jana Lityńskiego, który przytaczam z innych zresztą powodów, IPN, boli, ale potrzebny. Mimo wszystko chciałem, mimo że pan profesor zastrzegał, że nie jest futurologiem, ale chciałem troszeczkę, wykorzystując swoje impotencje dziennikarskie, porozmawiać o przeszłości. A chociaż też muszę powiedzieć jedną uwagą, się podzielić, że ja uważam, że ten zamysł Janusza Pałubickiego o tym, żeby oddać akta ofiarom, się sprawdził. To znaczy, ja coraz częściej wczoraj w czytaniu miałem tego typu sytuacje, mi się zdarzają, że siedzę, a ktoś za mną pod nosem wczoraj. Człowiek czytając akt, to ewidentna ofiara, nie naukowiec pomrukiwał, a to skurwiel, to skurwiel. I to się zdarza w prawie podczas każdej mojej wizyty w czytaniu, także to jest dość częste zjawisko. Ale chciałem się zapytać o jedno, to znaczy o dziedzictwo samego Janusza Kurtyki, którego Antoni potraktował krytycznie, aczkolwiek ja myślę, że chyba sam Janusz Kurtyka byłby zadowolony z tego krytycznego spojrzenia, no bo był takim człowiekiem, który był jednak mimo wszystko rasowym historykiem. Czy to dziedzictwo Janusza Kurtyki zdaniem panów będzie jakoś, odbije się na kadencji, no oczywiście jeżeli Łukasz Kamiński zostanie wybrany prezesem IPN, czy to będzie miało jakiś wpływ, jaki będzie ten IPN Łukasza Kamińskiego? Łukasz Kamiński, moim zdaniem, troszeczkę mało dyplomatycznie przed sejmowym głosowaniem już parę kontrowersyjnych tez wygłosił. Ale też chciałem zapytać o rzecz, bo tutaj w książce nie ma, o której się mało pisze, czyli ocenę ostatniego roku działalności Instytutu Podtymczasowym Przewodnictwem człowieka zwanego, a nie będę. Dobrze, Państwa, więc ja powiem tak, odpowiem, ale tylko na drugie pytanie, ale tutaj pierwszego oddam przewodniczącemu Rady głos. Natomiast ja powiem, no nie ma ostatniego roku z dwóch powodów. Znaczy, jeden jest czysto techniczny, ja po prostu miałem strasznie mało czasu, a i tak lekko opóźniłem termin oddania książki do druku. Ale nie będę też ukrywał, że bardzo mi to było na rękę. To znaczy, ja nie miałem ochoty opisywać ostatniego roku, ponieważ mam skrajnie krytyczny stosunek do tego, co się w ciągu ostatniego roku wydarzyło. I to znacznie bardziej krytyczny niż w stosunku do dwóch pierwszych prezesów. Powiedziałbym, że grubo bardziej krytyczny i uznałem, że gdybym to wyraził w formie pisemnej, no to pogorszyłbym w ogóle sytuację także całego Instytutu i różne relacje. I coraz bardziej widzę, że miałem rację, także dzień dzisiejszy mnie w tym umocnił. Powiem tylko, że moja wypowiedź, że ten miniony rok był na najgorszym w historii dziesięcioletniej ponad Instytutu, została bardzo źle odebrana przez pewne osoby w Instytucie, już nie będę kontynuował. No rzeczywiście jest mi trudno na to odpowiedzieć, bo to przecież Instytut nie jest
ani zieloną, ani żadną wyspą. Jest bez przerwy pod wpływem tego, co się dzieje na zewnątrz i oczywiście nie jest, chociaż jest niezależny, to nie jest samorządny w tym sensie, że nie może sam o sobie decydować. No mi się wydaje, że niektóre działania rozpoczęte czy zidentyfikowane przez profesora Kurtykę siłą rzeczy będą kontynuowane, bo nie obawiam sobie, żeby tak wielką instytucję, tak złożoną, dało się jednym, żeby tutaj wajchę można było przełożyć i natychmiast zmienić. Nie wiem, plany wydawnicze, plany badawcze, takie rzeczy biegną. Ale ja sądzę, że niektóre z tych inicjatyw, które właśnie profesor Kurtyka podjął albo z dużą intensywnością nimi się zajmował, one będą miały troszkę mniejsze znaczenie. Jeżeli tutaj mogę być szczery, ale wypowiadać oczywiście swoim imieniem, nie jako przewodniczący Rady, to wydaje mi się, że jednym z takich elementów są żołnierze wyklęci, którzy po prostu zostali jakby za bardzo już nawet wyeksploatowani. A to niewątpliwie jest dziedzictwo Janusza Kurtyki. On to wniósł, on to postawił na odpowiednim poziomie także badawczym i dokumentacyjnym. Ale ja nie przewiduję, że mogły tutaj być możliwe jakieś poważniejsze zmiany postulowane przez różne osoby, także przez niektórych kandydatów na przesłuchaniu wtorkowym, przeniesienie się na obszar historii społecznej jest raczej mało prawdopodobne. Wymagałoby także głębszych zmian kadrowych, to znaczy przypłynięcia do Instytutu Historyków, którzy się pasjonują historią społeczną. Jak na razie jest ich pewnie stosunkowo niewielu. To jest właśnie też element, o którym się już upominałem. To znaczy sam proces budowy Instytutu jest Paweł Marcewicz. Dlaczego ci, a nie inni historycy, młodzi, ja nie mówię o dyrektorach, tylko o, tak powiem, tej kadrze szeregowej historyków, znaleźli się w IPN-ie. Czy ich ściągano, czy oni sami przyszli? Zabrakło mi w tej książce zwrócenia uwagi na tą kwestię. Ona ma znaczenie także dla oceny tego, co Instytut zrobił oraz dla przyszłości Instytutu, bo to przecież właściwie duża część historyków, która przyszła w pierwszym rzucie, do tej pory w Instytucie funkcjonuje. Są takie oddziały, gdzie w zasadzie jakby ten ruch kadrowy zamarł w ogóle już ładnych parę lat temu i to jest wciąż ta sama kadra. Krzysztof Matej. Że jak się czytało tą książkę, to miało wrażenie, że punkt widzenia, taki reflektor, z którego jest skierowany na IPN, pierwsze 5 lat jest bardzo, no, to jest oczywiście z gabinetu dyrektora Machcewicza również, ale jest przede wszystkim z kolegium. Kolegium jakby jest takim, no, ciałem, które rozświetla i tak dalej, jakby konkluduje. Z drugiej, jak mówię, druga pięciolatka to jest gabinet prezesa Kurtyki. No dobra, to zadam to pytanie wprost. Czy proporcja, ile jest o kolegium drugiej kadencji, odpowiada mniej więcej wpływowi kolegium drugiej kadencji na działanie, na funkcjonowanie Instytutu Pamięci Narodowej. Sam się sobie to zaskoczyło. I drugie pytanie, powiem, czy paradoksalnie, w jakiejś mierze, w którymś momencie nie dojdzie się do, to są na razie projekty węgierskie, że z bardzo subtelnej interpretacji prawnej
praw człowieka, że jednak te akta właściwie nie powinny istnieć w obiegu i tak dalej. Ciekaw jestem o zdanie pana profesora tutaj, pan profesora Andrzeja. Ja zacznę od końca, ja o tym piszę w zakończeniu, gdzie nie przez przypadek cytuję dwie wypowiedzi dwóch bardzo utytułowanych prawników, dwóch kolejnych prezesów Trybunału Konstytucyjnego, którzy w oparciu o jeden z artykułów obecnie obowiązującej Konstytucji zastrzegają się, że oczywiście tego wprost nie proponują, ale właściwie można to wyinterpretować wprost jako dyrektywę do zniszczenia znacznej części zasobu archiwalnego IPN, albowiem, jak argumentują, jest rzeczywiście w Konstytucji taki artykuł, który mówi, że jeśli jakieś organy państwa z naruszeniem prawa wejdą w posiadanie informacji o obywatelu, to właśnie te informacje powinny być zniszczone. Przenosząc to do rzeczywistości IPN-u, oznacza to, że no, powiedzmy sobie szczerze, to wszystko było właśnie jedno wielkie bezprawie. Te materiały rzeczywiście były z naruszeniem prawa nawet PRL-owskiego, bo do 1983 przecież nie było w ogóle żadnych uwarunkowań prawnych dla działalności SB, to można to wszystko wziąć i zniszczyć. I to jest rzeczywiście pewien realny perspektywie problem. Dziś jeszcze tego nikt, nawet ci panowie profesorowie Safian i Stępień, Stępień jest profesorem, to podkreślam, bo on mówi, żeby go nie tytułować, więc Stępień. Sędzia. Sędzia, tak, więc to jest punkt wyjścia dla kogoś w przyszłości. Ten artykuł Konstytucji, te opinie i tyle. Nie zgadzam się, że była jakaś taka, znaczy fala jawności. Ja powiem tak, no pewnie coś takiego było, natomiast ja myślę, że tu naprawdę determinacja Pałubickiego była punktem wyjścia, plus oczywiście też wszystkie afery lustracyjne, które się ciągnęły przez całe lata 90., prawda, te spory, że coś z tym trzeba zrobić, mówiąc krótko. Natomiast jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to powiem tak, rzeczywiście jest tak, że po pierwszym kolegium jest bardzo dużo, a o drugim praktycznie nic. Ja wyjaśnię, to jest z dwóch powodów. Pierwsze to jest moja subiektywna ocena, a wiecie taka, że pierwsze kolegium odegrało bardzo, bardzo dużą rolę, ponieważ tak wynikało z zachowania prezesa Kieresa, który po prostu traktował kolegium, no powiedziałbym, rozszerzał do granic możliwości jego kompetencji. Cytuję taką wypowiedź profesora Paczkowskiego na posiedzeniu kolegium, że prezes Kieres w zbyt dużym stopniu musiał cedować pewne kwestie, które jemu przysługują na rzecz kolegium. To też i protokoły sporządzane bardzo pracowicie, tu widzę na sali przez pana Artura Guta, witam pana serdecznie, no okazały się niezwykle bogatym źródłem informacji. Natomiast jeśli chodzi o kolegium numer dwa, to przypomnę, pierwsze 9 miesięcy rządów Janusza Kurtyki to było współistnienie z kolegium pierwszej kadencji, które szykowało się do odejścia. Później przez rok nie było żadnego kolegium. Także realnie to kolegium drugiej kadencji pojawiło się w instytucie prawie niemal dwa lata, no powiedzmy dobre półtora roku po wejściu tam Janusza Kurtyki. Otóż tak jak Leon Kieres, w moim przekonaniu, to powiedziałem mnie profesora Paczkowskiego, w zbyt dużym stopniu radził się kolegium pierwszej kadencji, tak mam pełne przekonanie, że Janusz Kurtyka właściwie przyjął powstanie kolegium drugiej kadencji jako pewną niedogodność, bo on już tak świetnie kieruje tym instytutem od półtora roku i będzie jeszcze to ciało, no trudno, niech ono sobie tam będzie, ale ponieważ skład jego się szczęśliwie dla niego ułożył po jego myśli i właściwie tam praktycznie nie było specjalnie jego krytyku, bo jedyny profesor Paczkowski był nie z tej opcji koalicyjnej, która kolegium określała, no to też niespecjalnie się nim liczył. Więc dlatego o tym kolegium nie napisałem, ale jest też drugi, bardziej prozaiczny powód, też wyjaśnię, czemu nie. Otóż jest tak, że protokoły pierwszego kolegium zostały mi udostępnione decyzją kolegium drugiej kadencji. Natomiast w sprawie protokołów kolegium drugiej kadencji, kolegium, po mojemu zdumieniu, profesor Paczkowski to wyjaśni, nie zajęło stanowiska, odsyłając mnie, mówiąc, że ono nie ma nic przeciwko, to jest, mam takie pismo pani Fedysza Gradziejowskiej, ostatniej przewodniczącej kolegium, ale kolegium kieruje mnie do prezesa Gryciuka, żeby on zadecydował, czy dać mi te protokoły, czy nie. No, ponieważ moje relacje z PO prezesa doktorem Gryciukiem były już w tym czasie bardzo niedobre, no to i siłą rzeczy nie dostałem tych protokołów, ale mam podejrzenie, że pewnie bym tam ileś ciekawych cytatów znalazł i pewnie ono byłoby na paru kartach omówione, ale nie sądzę, żebym musiał zmieniać tą generalną ocenę, że Janusz Kurtyka się z kolegium niespecjalnie liczył i przydaje jeden konkretny przykład rzeczywiście realnego wpływu kolegium, chodzi o zmianę dyrektora oddziału w Poznaniu. I to moim zdaniem jest jedyny konkretny przykład, może oczywiście nie wiem, chętnie się dowiem, kiedy rzeczywiście kolegium
a właściwie konkretnie jeden z członków kolegium, który tam zdaje się zdiagnozował sytuację w Poznaniu, wpłynął na decyzję prezesa, choć moim zdaniem jakby prezes Kurtyka nie chciał dokonać zmiany w Poznaniu, to wbrew, to znaczy kolegium by go do tego nie zmusił. Więc reasumując, po prostu uważam, że kolegium drugiej kadencji, ale jest profesor Paczkowski, który to może porównać, ciekaw jestem jego oceny. No, generalnie tak, z tym, że profesor Kiere, zwłaszcza w końcówce swojej kadencji, no, natykał się na bardzo trudne problemy, na rafy i starając się wybrnąć z nich, odwoływał się do pomocy kolegium. Ja w tym sensie mówię, że on się zasłania kolegium. Jak była sprawa ojca Hejmy, no to on zażądał wprost, żeby kolegium podjęło decyzję, czy ujawniać nazwisko, czy nie ujawniać nazwiska, chociaż to absolutnie przecież nie leżało w żadnych naszych kompetencjach. I tak było i wcześniej parę razy, i w tym kluczowym 2005 roku już no niemalże wielokrotnie, bo i lista Wittsteina, i sprawa Orlenu, i Niezawitowskiej, ojciec Hejmo, to profesor Kieres jakby domagał się od kolegium zajęcia stanowiska. A prezes Kurtyka miał zupełnie inny temperament, a ponadto jakby nie miał potrzeb. Chociaż o ile sobie przypominam, myśmy chyba na początku tej drugiej kadencji złożyli taką deklarację profesorowi Kurtyce, że jeżeli będzie potrzebował kolegium jako tarczy czy instrumentu do czegoś, to po prostu niech liczy na naszą lojalność. Ale nie skorzysta. No, o ile pamiętam, chyba nie skorzysta, ponieważ parę razy były takie jakieś sprawy, że on się dzielił swoimi wątpliwościami i prosił o opinię. Ale trzeba powiedzieć, że obaj prezesi byli pod jednym względem do siebie podobni, jeżeli chodzi o stosunek z kolegium. To znaczy, rzeczywiście na każdym posiedzeniu kolegium był obecny prezes i punkt porządku dziennego, początkowo pierwszy, potem drugi, znaczy sprawy bieżące Instytutu referowane przez prezesa, i profesor Kieres, i profesor Kurtyka skrupulatnie wypełniali. Niezależnie od tego, czy potrzebowali naszej opinii, czy nie, czy mieli o czym opowiadać, czy nie mieli o czym opowiadać, to ten punkt porządku dziennego był przestrzegany i według mnie to robiło dobrze Instytutowi i prezesowi, i także kolegom. Teraz o tej pierwszej kwestii, to znaczy okoliczności powstawania IPN-u. Być może ten problem jawności wtedy odgrywał jakąś specjalną rolę. Ja bym tu jednak upomniał się o, chociaż my tego nie lubimy, Pawiem Narodów była siwa pługą, po prostu przykłady z zagranicy, że w Niemczech, że w Czechach te sprawy są jakoś tam unormowane. Przypomnę, że ustawa lustracyjna to jest 97 rok i tuż później powstaje kolegium, które się no, w pewnym sensie wzorowane jest na urzędzie Gałka. To, że jest i archiwum, i edukacja, to jest przejęte wprost od z urzędu Gałka, więc to miało oczywisty wpływ. W tym samym mniej więcej czasie, znaczy do Polski dotarło trochę później, nie pamiętam dokładnie, który to był rok, ale wtedy, kiedy w 98 roku uczestniczyłem w tych spotkaniach u Janusza Pałubickiego, kiedy przygotowywano projekt ustawy, to ja już to przyniosłem tam. To była taka komisja powołana przez Europejską Radę Archiwalną, składająca się z osób z różnych państw, która po przeanalizowaniu, i to zdaje się trwało jakiś czas, właśnie świeżo, nieomalże świeżo, ogłosiła dokument, jak postępować z archiwami służb specjalnych, systemów autorytarnych. Co z nimi robić, jak już jest demokracja. I to były takie wytyczne. Ja pamiętam, że przyszedłem z tym na jedno z tych spotkań, bo
rzeczywiście sprawa wtedy wychodziła już poza Czechy i Niemcy i inne kraje także zaczynały się do tego dołączać. Na Węgrzech podejmowano próby stworzenia czegoś w rodzaju takiego instytutu, więc to był taki okres, w którym różne czynniki oddziaływały na to, że IPN, że idea powstania IPN-u mogła się zrobić i myślę, że to właśnie zbieg kilku różnych elementów ostatecznie wpłynął na decyzję o tym, że IPN powstaje. Uprzejmie dziękujemy.